Kurde, dawno tego nie robiłem, ale pomyślałem, że warto przerwać pasę robienia filmów na tym kanale, ponieważ pomimo tego, że Ekstraklasa się skończyła, no to w pierwszej lidze mamy naprawdę fajne i ciekawe mecze. Pomimo tego, że myślałem, że przenoszę pecha zespołowi GKS Tychy, bo obejrzałem w całości poprzedni mecz Tyszan z Termaliką Brugbet Nieciecza i w tamtym meczu, no może poza pierwszą połową GKS Tychy wyglądał bardzo blado. Ostatecznie zespół z Tychów przegrał tamto spotkanie 0-2 do i po pierwszej połowie tego dzisiejszego meczu pomyślałem, że no kurde, naprawdę, naprawdę przynoszę im pecha. Pomimo tego, że jeszcze jesienią oglądałem i omawiałem mecz GKS tych z Arką Gdynia, gdzie mówiłem, mówiłem jako pierwszy chyba w Polsce, no, no może nie jako pierwszy w Polsce, ale jako jeden z nielicznych że zaraz obok Arki Gdynia wyrasta nam kolejny kandydat do awansu do PKO Ekstraklasy. No i proszę, GKS Tychy aktualnie jest wyżej w tabeli od Arki Gdynia, poza tym przeskakuje nawet Radomiaka Radon bodajże na drugie miejsce w tabeli. I to zwycięstwo dzisiejsze naprawdę bardzo mocno pomaga kibicom z Tychów wierzyć, że uda się wywalczyć jeszcze w tym sezonie bezpośredni awans, nie martwiąc się, po drodze o baraże. A co do gospodarzy dzisiejszego meczu, no to wydaje mi się, że widzew już nie gra ani o utrzymanie, ani o awans, czy tam o baraże. Więc no spokojnie można powiedzieć, że zakończyli ten sezon. Poza tym, chociażby jeden z zawodników Widzewa Łódź już jest sprzedany do piasta Gliwice Michael Amejo. Ale mimo to, że widzew kolokwialnie grał dzisiaj o nic, a GKS-tychy o bezpośredni awans, no to. Nie było widać zbytniej różnicy na boisku. Mam nawet wrażenie, że momentami widzew przeważał. Przeważał, mimo tego, że Bartłomiej Poczobut, którego pamiętam jeszcze z filmu, który nagrywałem na jesień, yy, widzę w tam zagrał bardzo brutalnie, bardzo ostro. Dzisiaj zagrał w pierwszej połowie równie bezsensownie, naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Nie oglądałem wszystkich meczów widzewa w tym sezonie, przyznaję się. Więc nie wiem do końca jak to wygląda. Natomiast ja tego człowieka będę zawsze pamiętał z tego, że jest po prostu bardzo agresywny. Jeśli są jacyś widze, kibice Widzewa oglądający ten film, to mogliby napisać w komentarzu, czy Bartłomiej Poczobut co mecz się tak zachowuje, czy też może nie. Bo uważam, że w pierwszej połowie spokojnie mógł wylecieć z czerwoną kartką ten pierwszy faul na zawodniku bodajże piątku z tychów. Potem jeszcze w pierwszej połowie faul, albo to już druga była, faul na Bartło Bartoszu Szelidze. Kompletnie nie rozumiem zachowania tego zawodnika, bardzo dużo agresji. Poza tym y, agresja swoją drogą, natomiast y, bardzo nie rozumiem natomiast jego późniejszych pretensji do sędziego po tym, jak dostanie żółtą kartkę lub prawie tą żółtą kartkę dostanie. No naprawdę nie czaję. Naprawdę nie można się obrażać. W ogóle nie wiem, czy mi przyznacie rację, ale uważam, że pierwszą ciekawą sytuacją w tym meczu było dziwne zachowanie bramkarza Tychów Jałochy, który y, z jakiegoś dziwnego powodu chciał chyba z kunem. Się pokiwać. No wyglądało to tak, jakby miał zaraz to piłę stracić. Stał tak blisko bramki, i niewiele brakowało, a mielibyśmy 1 do 0 dla widzewa już w czwartej minucie. Zgadza się. No więc, takim dość mocnym przetupem ta pierwsza połowa nam się rozpoczęła. Mimo tego, że nie była ona zbyt ciekawa, ale to, co najbardziej rzuciło mi się po tej pierwszej połowie w oczy, to statystyki. Ja sobie tutaj odpaliłem flash scora. Wy raczej tego średnio zobaczycie, jak wam pokażę. 63% posiadania piłki widzewa, 37% GKS-u Tychy, 8 strzałów na bramkę do 1, 4 celne widzewa do 0, czy tam 0 GKS-u Tychy. Ale jak to się mówi, to tylko pierwsza połowa. Nikt jeszcze po pierwszej połowie meczu nie wygrał, a w drugiej połowie GKS Tychy wyglądał znacznie lepiej niż w tej pierwszej. Co nie oznacza, że widzę wyglądał gorzej, bo nadal wyglądał całkiem nieźle, stwarzał sobie sytuację, tylko po prostu był bardzo nieskuteczny. Jednak kluczowym, nawet najkluczowszym, o ile jest takie słowo, momentem tego spotkania było wejście Kargulewicza na boisko w 86. Minucie. I mimo tego, że była tam jedna kontra Tychów pod koniec tego spotkania, i powinien zagrać bardziej do środka niż na lewą stronę, do szeligi, to bardzo dobra zmiana Artura Derbina. Naprawdę bardzo dobra zmiana. Bo było widać przede wszystkim bardzo duże ożywienie w grze ofensywnej Tychów. No to poza tym on strzeli przecież gola w doliczonym czasie gry na 1-0. Gola po, ojej, bardzo ciekawej interwencji bramkarza Widzewa, który wydaje mi się był chyba najgorszym zawodnikiem tego spotkania. Całe szczęście dla kibiców z Łodzi. Przed tym meczem potwierdzono informację, że Jakub Wrąbel będzie grał dalej w Widzewie Łódź. A jest uszy? Dobra, umyję. Dobra. No i możemy też prowadzić dyskusję, czy ten ostatni gol dla GKS-u tych się należał. Mam wrażenie, że mimo tego, czy on by padł, czy nie, to i tak Tysza nam udałoby się dowieźć to zwycięstwo dzisiaj do końca. Także GKS Tychy wygrał 2-0 do 0 z Widzewem Łódź i dopisuje sobie do tabeli bardzo ważne trzy punkty. Naprawdę, bardzo ważne trzy punkty, które dają jeszcze szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, cieszę się, że nagrałem ten film. Zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, zapraszam Was do odwiedzania stadionów, już nawet nie samego oglądania ligi. Znaczy meczów piłki nożnej, tylko do odwiedzania stadionów jakichkolwiek, C-klasa, B-klasa, A-klasa, okręgówka czwarta, trzecia, druga liga, pierwsza. Bo ja nawet powiem szczerze, że miałem dość długie momenty w ostatnim sezonie smutku, takiego, nie wiem, przygnębienia, i okazało się, że głównie było to spowodowane właśnie brakiem wychodzenia na mecze. I w tej kolejce, znaczy w poprzedni weekend i nawet dwa tygodnie temu byłem na meczach, więc od razu zrobiło mi się lepiej. Także Was do tego naprawdę zapraszam, chodźcie na mecze swoich drużyn, nieważne gdzie mieszkacie, komu kibicujecie, oglądajcie to na żywo i żyjcie tym, bo warto, naprawdę warto.